spadania. Nie, no to pójdę po kolegę. Którego? Nie, no gwiazdą nie jestem. Może kiedyś jeszcze, zobaczymy. Także się nie wypowiadam na ten temat. Czego brakuje, żeby tak pan nie przyjął tego określenia? No jeszcze długa droga do tego. Wszystkiego można powiedzieć. No prośba konkretna. Nam się wydaje, że to już bliski pan jest doskonałości. Nie, nie, tak jak mówię, daleka droga do tego. Teraz były takie mecze troszkę lepsze w tym wykonaniu. Forma przyszła, także tym bardziej się cieszę, bo grami i te mecze wygrywamy, choć ta gra nie wygląda tak jak powinna, mówię o to we wcześniejszej rundzie, prawda, no bo gramy troszkę słabiej, ale najważniejsze dla nas są te wygrane i w trudnych momentach potrafimy wygrywać. Panie Arturze, przy ilu golach ostatnich Legii miał pan udział? Przy obu w Krakowie, przy ostatnim z Ruchem Chorzów, bo tutaj rozmawialiśmy z trenerem na konferencji pomeczowej i pytaliśmy go, czy był ten ostatni karny? Artur mówił, że był. Był, jak sędzia zagwizdał, to był. Nie wiem, poczułem, nie wiem, może sam się kopnąłem. Nie, po prostu poczułem, że ktoś mnie, nie wiem, czy kopnął w nogę i się przewróciłem, prawda? To była taka sytuacja, a nie inna. Sędzia gwizdnął, jest karny i wygrywamy. A jak rozmawiacie o tym szatni, na pewno o tych decyzjach ostatnich sędziowskich, ma to wpływ na was, jak wychodzicie? Nie, nie, no wiadomo, że sędzia też jest człowiekiem i też się myli. Nie w takich meczach sędziowie się mylą na wyższym szczeblu, także tak jak mówię, no sędzia jest człowiekiem i jeszcze nie raz się pomyli. A dlaczego ty ciągle prowokujesz te kontrowersyjne sytuacje? No nie wiem, akurat na mnie tak wypada, no. Widziałeś te zdjęcia, jak ci linie przed... No widziałem. No może być, niech tak zostanie. Więc a ty Rado proszki pożyczyłeś, bo on przestał grać, ale ty zacząłeś. Nie, nie, cały czas to samo, na tym samym jadę. No bardziej na stoperze, bo więcej się ma piłkę, prawda? No, na stoperze mało kiedy się mniej biega, a na boku to cały czas trzeba być pod grą, prawda? No, fakt, że zastąpiłem Bartka, bo Bartek grał od początku i grał dobrze na tej pozycji, a kontuzja go tylko wyleczyła z tego, że nie grał. A Bereś już wraca, a ty na środek obrony, czy... Tego nie wiem, na razie Bereś chyba dzisiaj normalnie już zacznie trenować i zobaczymy, jak będzie. Gdzie woli pan bardziej grać osobiście? W ataku chyba. Nie wiem, może jeszcze gdzieś na boku, gdzieś w pomocy albo na środku jeszcze może. Grałem. No nie wiem, no na tej pozycji mi się gra dobrze i na tej. Aha. Chyba ze środka obrony byłoby bliżej do kadry ewentualnie. No można tak powiedzieć. No zobaczymy, czas pokaże. No, mam nadzieję, że podtrzymam tą grę i w kolejnych meczach będziemy wygrywać i udowodnię swoją grę dobrą. Mam nadzieję, że w tym meczu z Pogonią. A czemu w poprzednich meczach zamiast wygrać 3-0 w Krakowie na Polonii jednak mieliście nerwową końcówkę oraz no, zwycięstwo było... No tak jak mówię, dla nas najważniejsze są zwycięstwa. Graliśmy wcześniej dobrze, a mecze nie wygrywaliśmy. A teraz są gorsze chwile, słabsze momenty, a w takich potrafimy wygrywać. I tak jak mówię, dla nas najważniejsze są teraz wygrane i te 3 punkty. No, dokładnie. Za trenera Wdowczyka tutaj przyszedłem i dał mi zadebiutować. Fakt, że to nie był dla mnie udany debiut, ale dobrze się wkomponowałem w drużynę, bo trenowałem z pierwszą drużyną i to też jakoś mi pomogło w mojej dalszej karierze. A jak wspominasz tamte czasy? No, na początku wiadomo, że przychodziłem z czwartej ligi, było ciężko się zaklimatyzować w drużynie i wejść, bo tak jak mówiłem już wcześniej, mogłem tylko tych chłopaków oglądać w telewizji, także to było dla mnie jakieś nowe przeżycie i nowe jakieś emocje, ale z czasem już było lepiej. A zaczęliście już tak rozkładać siły, bo mam wrażenie, że w pierwszej połowie meczu z Ruchem to tak chcieliście wturlać tę piłkę, no najlepiej, żeby się sama wturlała. No wiemy, że teraz jest dużo mieliśmy tych meczów, mecze ligowe, mecze pucharowe, także to też się nakłada, to zmęczenie i jest, nie jest łatwo, prawda? Wiadomo, że Ruch też przyjechał tutaj, nic nie miał do stracenia
i mógł tylko wynieść dobry wynik, chcieli walczyć i to było widać na boisku, że dobrze grali. No ale niestety nie udało mi się. A Pogoń to jest najsłabsza drużyna polskiej ligi obecnie? Śledzisz czy może nie śledzisz? Czy najsłabsza? No ostatnio im nie szło, wiem, że mają problemy w lidze, ale tak jak mówię, no nic nie mają tutaj do stracenia i będą walczyć do samego końca. A wy lubicie czy nie lubicie? My staramy się do każdego meczu podchodzić tak samo, musimy być skoncentrowani i wygrywać. Ale wiadomo, że się nie da podejść tak samo. Jak to nie? Ja osobiście podchodzę tak samo. Artur, mówiłeś, że nie jesteś gwiazdą. Wczoraj trener Magiera powiedział, że jesteś najlepszym polskim obrońcą. A to nie słyszałem. Ale tak powiedział. Czyli jak tak powiedział i nie jesteś gwiazdą, to może wymienić chociaż trzech lepszych od siebie. No, dużo jest lepszych ode mnie. Nie będę wymieniał. No. Ja staram się robić na treningach to, co do mnie należy i tak jak mówię, podtrzymać tą formę i zobaczymy, jak to będzie wyglądało w kolejnych meczach. Bardzo cierpliwie podchodził pan, to znaczy cały czas pan dążył do tego celu. Jeżeli pan dąży, może się tak pokazało, ten moment przyszedł we właściwej chwili, czy powinien wcześniej, jak pan to ocenia? Ja no myślę, że dla każdego zawodnika młodego, ja osobiście też chciałbym jak najszybciej, nie? Jak byłem młodszy, to no nie było mi to dane, tak jak teraz, nie wiem, Łukasik, czy Furman, czy Kosecki są młodsi ode mnie o 4-5 lat, także już weszli w tą drużynę, jak gdzieś tam wtedy byłem w pierwszych ligach i było ciężko, ale warto było i tego są efekty. Dla kibiców mecz Legii z Pogonią jest wyjątkowym meczem. Ty też coś takiego odczuwasz, czy przechodzisz obok tych wszelkich zgód tak obok i w ogóle nie zwracasz uwagi na tego typu otoczkę? No oczywiście wiemy, że mają zgodę i to jest mecz przyjaźni, ale my na boisku mamy swój mecz i będziemy walczyć, tak jak mówię, no, jak z każdym rywalem.